czwartek, 26 maja. Urszula Rutkowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie bójcie się spojrzeć w gwiazdy i zobaczyć, co Was dzisiaj czeka. Zapraszam na horoskop dnia telewizji regionalnej. Wokół Was jest dużo pozytywnej energii. Wykorzystajcie ją w dobrym kierunku. Miłość. Czas zorganizować romantyczny wieczór dla partnera. Praca. Cierpliwość jest Twoim kluczem do sukcesu. Zdrowie. Zastosujcie dietę, bo Wasz organizm teraz tego potrzebuje. Rada dla bliźniąt. Nie bierzcie wszystkiego na siebie w pracy. Skupcie się bardziej w życiu prywatnym, bo Wasz partner czuje się osamotniony. Twoje życie towarzyskie będzie wyjątkowo bogate. Nie przepuścisz żadnej okazji do flirtowania. Miłość. Nawet rak, który od dłuższego czasu żył w stałym związku, w końcu postanowi coś zmienić lub spróbować czegoś nowego. Praca. Bądź przygotowany, że będziesz musiał szybko dostosować się do nowych sytuacji. Zdrowie. Odstaw tabletki, które niszczą Twoją wątrobę. Rada dla raka. Pamiętaj, że skok w bok nie zostanie Ci darowany. Choć początkowo będziesz czuł się dość niepewnie, pod koniec dnia wszystko minie. Miłość. Przekonasz się, że masz u swego boku wyjątkową osobę, na którą będziesz mógł liczyć w każdej sytuacji. Praca. Wsparcie współpracowników i doping bliskich pomogą Ci podjąć właściwą decyzję. Zdrowie. Pij więcej soków owocowych, bo masz organizm wyczerpany. Rada dla lwa. Rób tak, jak czujesz, bo niczego nie będziesz żałował. Twoje życie uczuciowe będzie kwitło. Pozwolisz się w końcu ponieść emocjom. Miłość. Chwila zapomnienia dobrze Ci zrobi. Praca. Zadbaj o swój rozwój. Może zapiszesz się do szkoły nauki języków obcych? Zdrowie. Odwiedź fryzjera lub kosmetyczkę. Rada dla panny. Pamiętaj, żeby nie oglądać się za siebie. To niczemu nie służy, tylko zabiera ci energię. Jeśli liczysz na wielki romans czy chwile pełne uniesień, raczej się zawiedziesz. Miłość. Nikt z adoratorów nie przypadnie Ci do gustu. Praca. Nie zgodzisz się na zmniejszenie wymagań. Zdrowie. Medytacja pomaga w znalezieniu spokoju ducha. Rada dla wagi. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Czasami musi wydarzyć się coś złego, aby potem było lepiej. Choć czujesz wielką potrzebę zmian, nie zdobędziesz się na żaden odważny krok. Miłość. Przyzwyczajenie robi swoje. Praca. Cenisz stabilizację, ale nie zamykaj się na nowe propozycje. Zdrowie. Unikaj ryb i baranów, bo mogą na ciebie zadziałać drażniąco. Rada dla skorpiona. Musisz mieć świadomość, że jeśli teraz nie podejmiesz ryzyka, później będzie ci jeszcze trudniej zdecydować się na zmianę.
miłość od pierwszego wejrzenia czy romans, wszystko to jest w zasięgu twoich rąk. Miłość. Nie będziesz musiał zabiegać o powodzenie u płci przeciwnej. Praca. Czas na awans. Zdrowie. Uśmiechaj się do ludzi, ale myśl racjonalnie. Rada dla strzelca. Pamiętaj jedynie o tym, że nie zawsze inni mają dobre zamiary. Nie daj się więc oszukać. To będzie dobry dzień dla ciebie i twoich planów. Wpływ Wenus powoduje ocieplenie twoich relacji z bliskimi. Miłość. W twoim sercu nadal będzie panowała sielanka, ale twój partner oczekuje od ciebie większej samodzielności. Praca. Skup się, bo czeka cię trudny projekt. Zdrowie. Będziesz miał kłopoty ze stawami. Rada dla koziorożca. Nie słuchaj naiwnych porad znajomych. Na horyzoncie pojawi się niespodziewana propozycja. Musisz ją dobrze przemyśleć, bo może to wiele zmienić w twoim życiu. Miłość. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że wielkie uczucie wisi w powietrzu. Praca. Korzystny układ planet sprawi, że w końcu postanowisz wprowadzić jakieś zmiany. Zdrowie. Nie unikniesz stresu. Rada dla wodnika. Pamiętaj, aby nawet w chwili największych uniesień nie tracić zdrowego rozsądku. W przeciwnym razie możesz poważnie żałować pochopnie podjętych decyzji. Ryby będą przeżywały radosne momenty przeplatane chwilami zwątpienia. Miłość. Milczenie nie zawsze jest złotem. Praca. Dzień przyniesie sporo zmian. W końcu będziecie miały wolną rękę i większą swobodę. Zdrowie. Uważajcie na swoje nałogi, bo wieczorem mogą wam dać się we znaki. Rada dla ryb. Pamiętajcie, że nie należy tłumić w sobie emocji. Lepiej zebrać się na odwagę i szczerze porozmawiać z partnerem. Baran w końcu będzie mógł żyć pełnią życia. Uczucie, które zagości w twoim sercu, sprawi, że w końcu nabierzesz wiatru w żagle. Miłość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nie obejdzie się bez podejmowania ważnych decyzji. W końcu i tobie coś się należy. Praca. Czasami będziesz narzekał na przytłaczający nadmiar obowiązków. Pamiętaj jednak, że brak pracy jest jeszcze gorszy. Zdrowie. Wieczorem poczujesz zmęczenie. Rada dla barana. Nie broń się przed porywami serca. Nikt nie jest idealny, a nieustanne życie marzeniami nie zda się na nic. Miłość. Zazwyczaj wiele wymagasz od swojego partnera. To właśnie dlatego tak trudno jest ci znaleźć tego jedynego. Praca. Nie będzie dla ciebie rzeczy niemożliwych. Zdrowie. Życie w ciągłym biegu i brak odpoczynku to w zasadzie jedyne dolegliwości, na jakie będzie narzekał byk w tym dniu. Rada dla byka. Zamiast wytykać innym wady, zastanów się, czy nie powinieneś stać się trochę bardziej pokorny. I
I to był już ostatni znak zodiaku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.